Siemano, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Drodzy państwo, dzisiaj czas na następny draft. Dzisiaj zrobimy sobie draft urodzinowy, czyli wymagania są takie, że muszę mieć przynajmniej 3 ikony urodzinowe i oprócz tego przydałoby się przynajmniej 2 karty urodzinowe zwykłe. Czyli ogólnie przynajmniej 5 kart urodzinowych. Podsumowując razem ikony oraz karty urodzinowe, te, że tak powiem, normalne, nie specjalne, nie hero i tak dalej. Także tak to dzisiaj będzie wyglądało. Przechodzimy do odcinka, zobaczycie, jak to wszystko poukładałem w drafcie. Przypominam, pod spodem w opisie link do sponsora kanału Eleven Team Sports, tam wbijajcie. Zapraszam na kolejny odcinek. A i dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, to rozpocząłem kolejną serię, tym razem Call of Duty 3, więc przeszliśmy już jedynkę, dwójkę, teraz czas na trójkę, później lecimy już na następne. Także zobaczcie sami, materiały się już pojawiają, a teraz jazda z odcinkiem. 4-3-1-2, a spróbujmy. To nie ta formacja, którą chciałbym, ale... Kurde, dobra, Messiego na ławkę. Czyli w formacjach bez skrzydłowych może być delikatna lipa, Haaland 9-6. Chyba, że zrobimy draft 9-3. Nie, to Neymar. To znaczy, do grania w FIFA to jest dobra formacja, tylko ja mówię do... czekajcie. O, widzicie? Mówiłem, że z SBC są karty. Guendouzi 8-8. Bellingham, witam. Dobra, Pedri. W ogóle, nie wiem czy wiecie, ale Hazard ma więcej asyst w lidze niż Pedri. Ciekawostka. Maldini urodzinowy, dobra, druga urodzinowa. Kurczę, słabo na razie. O, jest trzecia. Jest trzecia, Mac Royal. Cannavaro na środek. Cannavaro z Maldinim. Jak ten środek wygląda? Łukasz Wrzutkes. Modric. Patrzcie, jak karty Toty mi tutaj dodaje ładnie. 3 karty Toty. La, jest Jarzyna, ja sobie go wrzucam tutaj i mamy tak, raz, dwa, trzy, cztery karty urodzinowe. No był Hulit, ja wiem, że był Hulit, ale szukamy urodzinowych, mordo. Piękna sprawa, drodzy państwo, piękna sprawa. Chciałem mieć co najmniej 3 ikony urodzinowe i to się udało. I ogólnie 5 kart urodzinowych i to również się udało. Przepotężnie ten draft wygląda. Pytanie tylko, kto na lewej stronie obrony. No chyba, że Martinelli tutaj będzie grał. Lewy obrońca potrzebny. Opęda na ławkę, dobra, może ktoś tutaj jeszcze będzie? Danilo. Myślę, że warte to jest zagrania. 92 rating, 3 karty Toty, 3 ikony urodzinowe plus 2 karty urodzinowe. Wzór, naprawdę wzór. Na ławce jeszcze Messi, Neymar, Gabriel Martinelli też. Opędę sobie wrzucimy. Okej. Krojw na ataku, Mane, Marquinhos, Kimmich w pomocy. Ale ładna piłka, ale ładna. Hop. Wyjmuj. Kurde, w słupek przywalił i to... No co za dziad.
Dobra, pozwólcie, że muszę to naprawić. Puszkarz piękny. I halandzik z zewniaka na 2-0. Ej, ale on wykończenie ma fajne. Nie wiem, czy ja nim, kurczę, w ogóle grałem w drafcie nawet. Chyba nie. A Krojwski kofa na 2-1. Hochland. Ale go spakuje pod ladę. Bellingham jest priorytetem dla Liverpoolu. Czy on może być dla nich priorytetem, ale jak nie będą grali w Lidze Mistrzów i zgłosi się po niego Real z konkretną ofertą, to chyba logiczne, że wybierze przynajmniej. Dobrze, piękna sprawa, 4-1. Mam nadzieję, że Bellingham trafi do Realu, bo jeszcze jak go zobaczyłem na żywo, to takie wrażenie na mnie pozytywne zrobił. Przepiłkarz, po prostu przepiłkarz według mnie. Na 5-1, dobra, chyba mamy rage quit. Chyba to pierwsze spotkanie proste, łatwe i przyjemne, dziękuję bardzo. Co my tu mamy? De Gea, Laporte, Yaya Touré. Pewnie jakieś zmiany będą, z ławki kogoś wpuści. Gościu, już możesz wyjmować z siatki. To już jest pewna bramka na 1-0. Easy. Przecież to było pewne. Z takiej pozycji to... Puszkasik na 1. O, ja teraz mogę wyjmować z kick-offa. Ostatnio tracę tyle bramek z kick-offów, że to jest niesamowite. Non-stop. Hochland nadaje. Prosto padła piłka na Haalanda, to jest po prostu pozamiatane. To jest tak jak robiliśmy w karierze BVB, gdzie grałem prosto padło na Haalanda i dzida po prostu i tyle. Nie wierzę w to, ale strzały Puskaszem z tej lewej nogi są mega przyjemne. Tak jak mówię, cały czas żałuję, że on nie ma 5 gwiazdek sztuczek. Dobra, podaj tu. Dziękuję. Jeszcze jakbyś oddał na chwilę. Oddaj, dobrze. Cannavaro, no kurczę, jedna akcja i będzie bramka, ja wam mówię. Patrzcie. Daj mi tam podejść. Dobra. Hochlandem to po prostu jedziecie po linii. Tam już Jarzyna wybiega. No i siedzi, mówiłem, jedną akcję potrzebuję. Modric jak na spokoju po prostu popatrzył, przymierzył, 4-1, dziękuję bardzo. Maldini! Kończ po krótkim. Ojej, nie tak to miało wyglądać. O, i mamy rage quit, drugi mecz, drugi rage quit, to mi się podoba. Czyli półfinał już na 100% mamy. Póki co 5-1, 4-1, to teraz pora na 3-1, tak, jeśli po kolei to ma iść. Półfinał, drodzy państwo, Lafon na bramce, Guendouzi też w pomocy, a na ataku Pelé. Łobaben, Guendouzi jak z siatą poszedł tutaj jeszcze. Ej, to była naprawdę ładna akcja, dobra, zmiany u przeciwnika, ciekawe kogo wpuścił. No, a my spróbujmy Winiego wpuścić. Ciekawe, czy urodzinowy. Jak tak, to może być ciężko. Ale piła. Ale piła, drodzy państwo. To moja głupia strata przy tym rzucie rożnym to jedno, ale to, co gościu dał piłkę, to drugie. Ciężki to będzie mecz. Ja już czuję, że to będzie ciężkie spotkanie, bo gościu naprawdę
Bardzo fajnie gra i ta piłka ta nie była przypadkowa taka posłana. Dobra. Jarzyna delikatnie. Chciałem tak obok bramkarza takiego szczurka puścić, ale się nie udało. Zablokowany Jarzyna. W ogóle troszkę niewidoczny tutaj w tym składzie na SPO, ale teraz jest kontra Pele. Dobra, przesuń się na lewo, przesuń się. Druga kontra, drugi gol Pele. To jest lipa. Jak tam kontuzja? Orlix, siemano w ogóle. W tym tygodniu dostałem pozwolenie, żeby zacząć sobie truchtać. Na rowerku jeździć. Kurde, 3-0. Vini, ale to jest ten Vini. Ale co gościu gra? No jeden z trudniejszych przeciwników w ostatnich dniach. To muszę powiedzieć, że albo mu się tak mecz układa, albo jest taki dobry. Albo jedno i drugie, ale ciężko. Cztery. Jak? Jak on gra takie piły? Co za gość? No, honorowa Puskasem, przynajmniej tyle. 5-1, ale z takim gościem przegrać to bez żadnego bólu tyłka. Można podziwiać te prostopadłe i kminić jak on to robi. Kick-offik 6-1. Ej, ale kminię jedną rzecz. Gościu jest dobry, owszem, oczywiście nic nie mówię. Ale jak Papu Gomez przepycha Michalanda, to ja nie wiem. Chciałbym to zobaczyć na żywo. Nie, Jarzyna, to powinna być bramka. To powinien być gol, wysunięta piłka na 5. metrze, praktycznie tylko nogę dołożyć. A to co to? Oddał? O co tu chodzi? Aha, że według niego powinna być bramka i oddał. No dzięki. Próbowałem, 8-2. Puskasz, strzelaj z połowy. 8-2, ale oklep. To jest jedna z największych porażek, albo nie wiem, czy nie największa u mnie w tym roku. I tak był to spoko drafcik, ale muszę zobaczyć te prostopadłe. Mega mu wychodziło. Ach, wkurwiony? Nie, właśnie w takim meczu jak przegrywam, to nie jestem zły. Chciałem tylko zobaczyć. On taką jedną zajebistą prostopadłą dał chyba. Tutaj. Patrzcie, jaka piła prostopadła poszła. Ja, ona się tak zakręciła jeszcze pomiędzy dwóch. No idealnie. Potężne nagrody za porażkę w półfinale, w zasadzie za wygrane dwie rundy, czyli Jumbo Premium Pack. Przegrać z takim gościem, to jest przegrać. No pewnie, że tak. Co my tu mamy? W pierwszej paczce, na sam koniec, nie ma nic. Teraz i tak w sumie. Nie ma tak jak dawniej, że się gra dla nagród drafty, tylko bardziej, żeby pograć albo zrobić jakiś objective. W tym wypadku bardziej to drugie. I tutaj mamy numer 2 paczkę. Jest walkout, ale to Messi to nie będzie chyba. Martinez, dobra. I w duplikatach nic ciekawego. Także tak się kończy dzisiejszy drafcik.